Hej, witam wszystkich serdecznie z tej strony Gala, to jest nasza czteroosobowa armia. Mamy uprowadzenia. Czterech naszych żołnierzy musi ruszyć. A tytuł trzeba będzie trochę zmienić. Tu mamy Heavy'ego, jak mówiłem wam, Heavy będą zieloni. Kurde, to jest zielony kolor. W ogóle zmieńmy ci mundur na taki... Który zielony będę ci chciał dać? A może tym razem będziecie mieli taki zielony? Takiej zgniłej zieleni. Dobra. Jeszcze bym... O, tutaj była Teresa. Teresie też. Trzech zabitych aż Teresa. Aleś się wykazała ja w tej pierwszej misji. Teresa jest naszym supportem, więc bielutki mundurek poproszę dla ciebie. I... No i na razie tak, jak jesteś. Okej, okay. Dwóch supportów, heavy, dobra, ruszamy. Chyba, że... Okay, ile ty masz? 60, ty masz 70. Więc Viola może by się odpoczęła, bo chyba mogę wziąć, właśnie Teresę mogę wziąć na tę misję. Jednak wolę Teresę, żeby... Monikę mogę wziąć, wolę, żeby Monika poszła, mimo tego, że ma mniejszą celność. Jednak masz run and gun, może się nam przydać. No to ruszamy. Fajnie jakby nam któryś żołnierzy awansował. Teren misji w polu widzenia. Ląduje. Teraz udajemy się do RPA. Ciekawa musimy mapa. Szybko się tam dostać. Powiem wam, że lubię ją. Miejscowe władze donoszą o skoordynowanym ataku obcych w gęsto zaludnionej dzielnicy. Liczą, że zabezpieczymy ten teren. I tak powiem wam, że mamy... wysoki poziom trudności, czyli prawdopodobnie 8... Sztab, zgłoszcie się. Zespół uderzeniowy dotarł do SD. Proszę o pozwolenie na desant. Rozumiem, Wielkie Niebo. Uderzeniowy jeden może atakować. Melk powinien być tutaj jeden. A jest. Tak, jak zawsze. A drugi tam na dole powinien być. I jest tam na dole. Kręci się. Dobra, więc ktoś musi polecieć po ten melt z tej prawej strony. Heading there now. Alien object in sight. Trzy tury? O kurde, szaleni jesteście. Dobra, jest spokój. Dobra, ale jak to jest tylko tak mało czasu, to tam musi jakieś wsparcie pobiec większe. Jedziemy z tym koksem. No dobrze. No a nie ty zmieniaj pistolet. Możesz zostać shotgunem, choć przy twojej celności to akurat shotgunem to ty nic nie narobisz. Ale trudno. Złoty. Zaraz tam będę. Tutaj. Na razie spokój. Okej. Okay. Prawdopodobnie na dole będzie dopiero rozpocznie się akcja. Okej. Okay. Na razie stój w tym miejscu, gdzie jesteś. No to dobrze, to zacznijmy akcję. Moving to position. Tu. Weź ten melt. O kurde, nie dobiegniesz. No trudno. Zaraz tam będę. O, widzisz gnoja. Ale tylko jednego. Koniec pierdzenia w stołek, widzę wroga! A, nie zdążyłem strzelić i się zauważył nas. No i się gdzieś schował już. Przed chwileczką miałem 80%. Tam trochę gorzej. Ale wystarczająco, żeby załatwić gnojka. Teraz tak. Niech snajper podbiegnie tutaj. Widzisz go. Ale tylko 54%. Dobra, mimo wszystko wolałbym, żebyś... rzucił... granata.
I zniszczył mu osłony przy okazji. Tak jest. Wyczyściliśmy tutaj pozycję. Już tam idę. Prawdopodobnie z tamtej drugiej strony jeszcze musimy się spodziewać jakiegoś ataku. Zostało ich 6 do rozwalenia. No dobrze, na razie jest spokój. To zrobimy to tak. Snajper tutaj. Mój assault, gdzie jest assault? Brawo, pasowało mi się, żebyś... Jesteś w stanie tam na dół zbiec, no to dobra. No to... Zajmuję pozycję ogniową! Run and gun. Mam nadzieję, że nie będę za to dużo musiał zapłacić. Okej. Okay. Tutaj się jeszcze dwóch pojawiło. Zabieram się. Tak jest. Warta. Snajper się ruszył, więc może tylko warto zrobić. Mój heavy. Niech podbiegnie tutaj i się rozgląda. Broń w pogotowiu. Okej. Support niech podbiegnie tu trochę bliżej. Czy jesteś w stanie tam na dół granat zrzucić ten? Jesteś. I wrzuć tam dymny, żeby naszego assaulta troszkę osłonić. I co? I teraz czekamy na ruch obcych. Słyszeliście to? Okej, okay. Z tamtej strony coś będzie próbował nas zaatakować. Okej, okay. Tamci dwaj się połączyli, słyszę ich. Idzie. No i który go wypaczył? Ach! Cholera, wróg nadal stoi! Szkoda. Szkoda. Drugi jest tutaj, ale tutaj mamy wartę, to też jest nie najlepsze. No spróbujmy. Dobra, załatwiliśmy tego, co miał wartę. Jakby się pasowało tym drugim zająć, tylko niestety nie dobiegnę tam. Ty się na razie rozglądaj. Już tam idę. Monika niech się wycofa. On my way. Teresa niech podbiegnie troszkę bliżej. Dobra. I'm on it. Dobra. Tak jest, broń w pogotowiu. Wzięliśmy med, więc teraz już na tej mapie się nie musimy spieszyć. O, wyszedł. Kurde, drugi raz pudło, i drugie pudło. Czy ktoś jeszcze zareaguje? Niestety nikt. They're trying to pull back. Aha, ale on nie włączył się na wartę. Przynajmniej nie widziałem. That's affirmative. To Teresa może go oflankować i załatwić. Tak jest, 50% wykonane zadania. Teraz tak, tutaj musimy sobie reloadować. Tu się mamy rozglądać. Tutaj sobie przeładujemy i tyle. 4 na 4. Więc teraz teoretycznie już powinno być gładko i przyjemnie. Tak jest, wykonuję! Dobrze, idziemy... Kurde, tylko tak musimy się na jedną stronę zdecydować. Chyba pójdziemy z tamtej strony mimo wszystko. To Teresa w takim razie wracasz tutaj. Może akurat oni sami do nas przyjdą. Przeczesuję teren! Dobra, są tam, słuchajcie. Słyszeliście to? Nie kwapią się z wychodzeniem do nas. Ruszam do celu! No dobrze.
Zaraz tam będę. Wypatruję wroga. Co się też rozkłada? Póki co masz dobrą pozycję. Ha, mamy wszystkie cztery klasy żołnierzy na tej misji. Wypatruję wroga. Fajnie. Nadal nic. No będziemy musieli się powolutku w tamtą stronę przemieszczać. Już tam idę. Czy tutaj będę kogoś widział? Kontakt. Tak, widzimy. Kolejną dwójkę, czyli cztery grupy podwuosobowe trafiły nam się. Okej, okay, ale jeżeli tam nie dorzucisz granata, a pewnie nie dorzucisz, to musisz sobie kucnąć. Już się za to biorę. Heavy tutaj. Wyznaczam strefę ogniową. Roger that. Scanning. Scanner. Dobra, wy się rozglądajcie. Dobra, połączyli się. Ten się rusza. No dobrze, ale to nic im nie dało. Tylko jedyne co nie, to nie wiemy czy jest na Overwatchu czy nie. Ale ich obydwu widzimy. Dobra, zaryzykujmy. Może nie jest na Overwatchu. A jednak. Choroba jasna. Nie trafił. Ha! Troszkę szczęście sprzyja nam. Ale przysłowie powiada, że szczęście sprzyja lepszym. Więc zostało ich tylko dwóch. Okej. Okay. Czas się ruszyć do przodu. Koło będziemy grali tak jest, spokojnie. Nie ma co się spieszyć, nie ma co grać nerwowo. W pierwszej misji straciliśmy jednego człowieka. Mam nadzieję, że będzie nie wróga. Okej. Okay. Się. Dopóki nie aktywowaliśmy w drodze nikogo, możemy spokojnie zasuwam podążać w tą stronę. Problem się dopiero zacznie, jak kogoś aktywujemy, bo wtedy będziemy musieli uważać, no, żebyśmy mieli zawsze osłonę. Czterech na dwóch, więc powinno to pójść w miarę przyjemnie. Chyba nie jesteśmy tu sami. Teraz wyglądnij tam, zobacz czy kogoś zobaczysz. Dobra, mamy. Ostatnia dwójka. Widzisz ich obydwóch. 50, okej. Okay. Sniper niestety nikogo nie widzi. Ty byłabyś w stanie załatwić tego na 100%, więc spróbujmy strzelić do tego, co jest mniej. Tu jest mniej procent, ale jeżeli go załatwisz... Och, choroba, to byśmy ich mieli już. Czy rakietą możesz posłać jakoś tam? 0%, wszędzie 0. Okej, okay, ale mogę... Tu posłać rakietę. No poszli tu rakiety, tylko traf. Tak, tak, załatwiliśmy tego. No to jest już robota czysta i przyjemna. Nasz żołnierz... Zbliżam się do wroga. Monika. Rozkaz. Wybiega i załatwia ostatniego sektoida. Czysta i przyjemna akcja. Tak jest. Na drogę. Kolejny dzień, kolejna udana operacja. Dwa kanistry bez strat. Powiem wam, że jak się gra trochę na Impassive'u i później zaczyna się grać na klasyku, to ten klasyk się wydaje banalny. No ale zobaczymy, jak to będzie dalej. Nie kraczmy. Doskonale. Nie dość, że naszym żołnierzom udało się bezpiecznie wrócić,
A jest za węzły. To pozyskany przez nich meld przyda się w badaniach nad nowymi technologiami opartymi na tej substancji. Dobra, weźmiemy sanitariusza, choć to nie jest najlepsze. Ale czapteczki mogą się przydać. No i dostaliśmy dwie... Pamiętaj, będziemy dwa cię medale. Obserwować. To będzie co? Dowoli za każdego w drużynie lub do celności. Czyli maksymalnie 10 do celności. Lub dowoli. Ponieważ nasze drużyny będą krótkie, takie małe, bo będą drużyny tylko czteroosobowe, więc mogę mieć maksymalnie 8 dowoli, a tu mogę mieć maksymalnie 10 celności, to wezmę sobie celność. No i dobra, na razie przydzielmy to naszemu grenadierowi, który zbiera wszystkie medale. W poprzedniej misji nawet dowodził. Teraz już nie będzie dowodził, bo Monika przejmie to dowództwo. Obrońcę przydzielimy właśnie Monice. I jeszcze mamy jeden medal do przydzielenia. To było 5 obrony. To też przydzielimy Monice, bo Monika jednak w tym momencie pasowałoby, żeby jej się nic nie działo. Tak jest. Chciałbym apteczkę kupić. Dowódco, dziś rano przybyli nowi technicy. Dodatkowe wsparcie dla zespołu jest bardzo cenne. Okej. Okay. Chyba wszystko mam zrobione, co bym chciał. No, doszajmy czas. O kurde, coś nam spani... Dwie paniki już. O, fajnie, mamy materiały. Opcje opracowane. No to teraz tą ksenobiologię musimy... Już mogę dać serową br... I pancerz skorpowy bym mógł, ale jaja. No dobrze. To teraz ksenobiologia. Zwiększy nam się poziom trudności trochę, jak to... Już nie będziemy mieć samych sektoidów. O, laboratoria mamy, super. Można korzystać z laboratoriów genetycznych. To jeżeli mogę z laboratorium... Zdaje się, że złożoność najnowszych projektów badawczych przerosła naszą ekipę. Mam nadzieję, że zdecydujemy się wpuścić do niej trochę świeżej krwi. Obiekt ten będzie centrum naszego programu modyfikacji genetycznych. Żołnierze zdobędą w nim całkowicie nowe możliwości i staną się efektywniejsi w walce niż kiedykolwiek. W miarę jak będziemy coraz lepiej rozumieć genetykę obcych, zdecydowanie zwiększy się ilość dostępnych modyfikacji. Dowódco, laboratorium genetyczne jest już gotowe i ma skompletowany personel. Czekamy na rozkaz rozpoczęcia modyfikacji genetycznych. To co, wysyłamy pierwszego żołnierza? Aha, ale te 30 jednostek musiałbym mieć... Dowódco, laboratorium genetyczne jest już gotowe i ma skompletowany personel. Czekamy na rozkaz rozpoczęcia modyfikacji genetycznych. Zaraz rozpoczniemy, nie przejmuj się. Elarium, na razie Elarium nie będziemy używali, bo do niczego nam się nie przyda, a wzięliśmy chyba to przedawniające się Elarium. Substancja zwana meldem okazała się niezwykle cenna przy formułowaniu teorii modyfikacji genetycznych. Lecz jak dotąd ograniczaliśmy się jedynie do ulepszeń istniejących organów ludzkich. To będzie w miarę szybko. Dzięki najnowszym wynikom autopsji możemy teraz do programów modyfikacji genetycznych wprowadzić element fizjologii obcych. Dla naszych żołnierzy może to być zbyt wiele, ale niewykluczone, że zwiększy ich możliwości na polu walki. Natychmiast wyślę wybranego ochotnika do sali przed... Mam nadzieję, że przez te 3 dni się nic nie stanie. Dowódco, nasze satelity są gotowe do wystrzelenia. Czekamy na rozkaz. Ukończono budowę przekaźnika satelitarnego. Dobra, 2 dni czekamy. Tyle. I wysyłamy satelity. Bo później może być to późno. To tak, na pewno Wielka Brytania. Wystrzelono satelitę. Jeszcze mam 2. Francja. Wystrzelono satelitę. No i niech będzie Rosja.
Wystrzelono satelitę. Powiem wam, że nam trochę kasy będzie wpadało, bo w tym momencie za Brazylię mamy 140. A w ogóle ja zapomniałem o jednej rzeczy. Jak byłem w laboratorium, mogłem zrobić sekcję zwłok sektoida. A nie mogę sekcji zwłok zrobić. Aha, bo nie mam tej ksenobiologii. Dopiero jak tą ksenobiologię zrobię, to będę mógł. No to okej. Teraz powinienem z laboratorium wrócić, żołnierze. Pierwsze modyfikacje genetyczne. Właśnie wkroczyliśmy w nowy etap tej wojny. Nasi żołnierze już wcześniej byli najlepsi na świecie. Szybciutko meld opracowaliśmy. Teraz, gdy uczymy się od zabitych wrogów, możemy wykorzystać ich atuty do swoich celów. Super. Pierwsze modyfikacje. Mamy lepiej widzącego snajpera. Nasycenie szpiku kostnego meldem pozwoli naszym żołnierzom na regenerację otrzymanych na polu bitwy ran. No, to się może przydać Esseltowi. Zdecydowanie. I teraz rada. Połączenie przychodzące. Poszło nam całkiem nieźle. Dowódco, jak na razie, jesteśmy pod wielkim wrażeniem projektu XCOM. Wasze niedawne osiągnięcia przerosły nasze najśmielsze oczekiwania. A Rada nieczęsto udziela takich pochwał. Dwa chciałbym zamówić. Będziemy w kontakcie, dowódco. Chciałbym również kilku żołnierzy zatrudnić. Tak powiedzmy z czterech. Dziękuję za wsparcie dla zespołu badawczego, dowódco. Nowi rekruci zostali skierowani do pracy w laboratorium. Nie udało mi się zapoznać z wieloma egzemplarzami ich technologii, ale wiem, że gdyby obcy zamierzali podbić ziemię, raczej nie zdołalibyśmy ich powstrzymać. Nie mamy mocy. Podejrzewam, że oni planują coś innego. Trzeba było to wcześniej zrobić. Co potrzebujemy na przekaźnik satelitarny? 20 techników. W tym momencie mam 16, więc jeżeli zrobię warsztaty, to prawdopodobnie powinno być ok. Dobra, to poczekajmy, co się będzie, jakie dostaniemy następne uprowadzenia. Aha, to jest tak ksenobiologia. Oszczędzę wam te filmiki, bo to nie jest nasz pierwszy sezon, szkoda czasu na to. Mogę cele dla obcych zrobić i mogę miotacz łukowy. Dobra, przeprowadźmy jeszcze sekcję zwłok, bo to mamy... W oparciu o sekcję zwłok dostarczonego przez was obcego dokonaliśmy wielu ciekawych odkryć. Zespół badawczy określił tę wersję mianem sektoida, ze względu na niezwykłą budowę organów wewnętrznych. Według nas jest ona wynikiem manipulacji genetycznej. Ponadto wiemy, że ten gatunek dysponuje czymś w rodzaju zdolności telepatycznych. Okej. Ten moduł celowniczy mamy. Pancerz skorupowy? Czy może ten Aflower? Boże, Aflower jak zrobię, to trochę mi to przyspieszy za bardzo. Ten pancerz skorupowy byłby świetny. 22 dni. Dobra, wstrzymajmy się jeszcze na razie. Zróbmy sobie ten miotacz łukowy. Instalacje. Na razie póki co, trzeba poczekać te 5 dni, aż się wybuduje generator. Dozór satelitarny dostępny na drodze. Generator zasilania został uruchomiony. Dobra, na pewno trzeba windę zbudować i później kopnąć. Teraz zróbmy warsztat. To jest 3 mocy. I powiem wam, że potrzebuję jeszcze jeden generator zrobić. Niestety w tym miejscu. Lepiej byłoby mi go tutaj zrobić, ale później mogę się nie wyrobić w czasie. Tutaj robimy przekaźnik satelitarny, a tutaj kopniemy. No dobrze. Który to jest w ogóle dzień? Oh fuck. Może nam braknąć... Dajcie nam szybko jakąś misję.
No nie. To zawaliłem na maksa. Bo nie mam kasy teraz. $98 jestem w stanie, czyli 100 jestem w stanie wyciągnąć. A ile mam... Fuck! Braknie nam... Tylko jednego satelitę możemy kupić. Oh my god, ale zawaliłem. To ja się tak spieszyłem, żeby zrobić nowy przekaźnik satelitarny, a zapomniałem o czasie, bo wcześniej trzeba zamówić było te... Zanim zacząłem budować generator i... Generator, to trzeba było kupić satelity. No trudno. W tym w takim razie nie uratujemy wszystkich krajów. No ale wiecie coś. Rozumiem. Będziemy śledzić ten kontakt. Ale nie wydaje... No czekajcie, dowódco, teraz... mamy liczne zgłoszenia trwających porwań. Ich miejsca zostały naniesione na hologlobus. Pasowałoby tutaj pojechać, żeby zrobić koło oficerów, ale potrzebujemy teraz na gwałt kasy, więc w następnym odcinku lecimy po kasę. Na razie. Dziękuję wam za uwagę, a w następnym odcinku lecimy po kasę. Trzymajcie się. Cześć.